sporo pozytywnych wspomnień tutaj przyszedłem za kadencji trenera Tarasiewicza. Myślę, że graliśmy naprawdę fajną piłkę wtedy. Był to taki duży krok, można powiedzieć, dla mnie do przodu, bo naprawdę tutaj dostałem i regularną grę i ta gra z naszej strony zespołowa wyglądała naprawdę nieźle, także na pewno wspominam to miło przyjeżdżając tutaj. Czuję się na pewno dobrze i widać, że na tych jako GKS jako klub na pewno rośnie i wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Damy sobie radę i będzie 2-1 dla nas. Od jak dawna chodzisz na mecze i dlaczego kibicujesz GKS-u Wytychy? Ponieważ mieszkam w Tychach od urodzenia. Jest to moje miasto. Od jak dawno? Od 2015. Chyba wtedy był mecz z FC Koron, to od wtedy zacząłem właśnie chodzić na mecze GKS-u. Spodziewałam się takiego, no, trudnego. Bo jednak Arka jest dobra, a wynik może być 1-0. A jeżeli chodzi o chodzenie na mecze, to od jak dawna chodzisz i dlaczego kibicujesz GKS-owi Tychy? Chodzę od chyba roku, bo zacząłem chodzić z kolegami, a ja kibicuję, bo GKS serduszko. Spodziewam się meczu na przykład bardzo trudnego, bo Arka to jest, no, liderem jest. No i myślę, że wygramy 2-0, strzeli Elthaler i Rumin. A jeżeli chodzi o chodzenie na mecze, to od jak dawna chodzisz i dlaczego? No, chodzę od meczu z FC Keldo, póki powstał ten stadion. Chodzę tu dlatego, bo piłka nożna zawsze w sercu, urodziłem się w Tychach po to, żeby chodzić tu na mecze. No. Wiadomo, jak im więcej kibiców, tym lepiej się gra. Na pewno cieszymy się, że coraz więcej tych kibiców wchodzi na nasze spotkania, bo wiadomo, mamy piękny, duży stadion. Im bardziej jest zapełniony, tym ciekawiej się gra. A wiadomo, też kiedyś byłem takim małym chłopcem, który chodził na mecze i marzyłem o tym, żeby występować na takiej wielkiej arenie. Teraz występuję w GKS-ie, więc myślę, że żyjąc takimi marzeniami, ciężko pracując, na pewno któryś z tych chłopaków będzie kiedyś występował w pierwszej drużynie. Dobrze, panie sędzio, jak taka praca na warze wygląda? Czy jest bardzo dużo interwencji? No i czy ona jest cięższa od pracy sędziego na boisku? Jest bardziej odpowiedzialna oczywiście, bo sędzia ma ułamek sekundy na podjęcie decyzji na boisku, natomiast my musimy tę całą sytuację przeanalizować, zrozumieć i podjąć najlepszą możliwą decyzję, zgodną oczywiście z literą prawa. A jeżeli chodzi o liczbę interwencji, to dużo takich interwencji jest, bo my widzimy tylko wtedy, kiedy sędzia podchodzi do monitora. Czy tego jest dużo więcej? Nie, każda sytuacja, każda ta krytyczna sytuacja jest oceniana. Dotyczy to z protokołu, który mówi nam, czy to jest czerwona kartka, czy nie, czy bramka zdobyta, czy spalony, czy protokół, które wszystkie sytuacje, które obejmuje protokół. Tak, i w każdą sytuację analizujemy, sprawdzamy i potwierdzamy to sędziemu, a publiczność, czy media, czy telewizja widzi sytuację wtedy, tylko kiedy ta sytuacja jest z reguły zmieniana albo analizowana już szczególnie. A czym się różni sytuacja, kiedy sędzia podchodzi do monitora, a kiedy nie? Bo na przykład ostatnio mieliśmy taką sytuację, że był spalony, sędzia jednak VAR zdecydował, że go nie ma i nam gole uznali, a czasami jednak sędziowie podchodzą do tego monitora. Sytuacja dotyczy, albo sędziowie nie podchodzą do monitora, kiedy sytuacja dotyczy faktu. Czyli albo zaistniał spalony, albo nie zaistniał spalony. Tak? I zero-jedynkowo. Na przykład mieliśmy sytuację na Wiśle Kraków,
kiedy zawodnik tych zdobył bramkę, sędzia asystent zasygnalizował, że to było z nieuprawnionej pozycji, czyli ze spalonego zdobył, natomiast sędzia VAR powiedział, że nie zaistniał spalony i uznaliśmy bramkę, nie podchodząc do monitora, tak? Nie, bo to nie była sytuacja ocenna, nie musiałem oceniać, tylko było, dotyczyło faktu, że nie był zawodnik spalony. Natomiast jeśli patrząc na sytuację, jeśli dotyczy to oceny sytuacji, oceny, czyli czy zawodnik zasłaniał, czy brał udział w akcji, czy faulował, czy nie, to wówczas sędzia główny podbiega do monitora, ocenia tę sytuację sam i podejmuje ostateczną decyzję. Zapierdzielamy. 5 minut. Uważać, ten początek meczu niesamowicie ważny, żeby sobie od razu ułożyć. Jak presujemy mocno, odbudowujemy, taktykę mamy już ustaloną. Dużo uderzeń, dużo w szybkim tempie akcji. Przerwać też faulem taktycznym, jakby coś. Uważać na te błędy indywidualne. Tyle panowie, i odważnie. Panowie, w takim meczu to trzeba gonić tak, jakby się goniło wynik. Cały czas koncentracja, cały czas skupienie, cały czas... realizacja. Dać panie, z determinacją za dzisiaj. Kto wygra mecz? Jesteś! Zalew! Thank you.
patrz raz. No, jest więcej. Ale od środka mnie tak jak i tu. No grybka. Nie no, centymetry. 6 centymetrów. To jest tak? 2 centymetry więcej. Jako sponsor główny GKS-u Tychy zorganizowaliśmy podczas meczu hitowego w pierwszej lidze z Arką Gdynia konkurs Super Curling. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie kopnąć piłkę do celu, a najlepszy z nich zgarnął Fiata 500 na rok. Było to zakończenie naszej kampanii z Fiatami 500, podczas której od września do lutego rozdaliśmy aż 30 takich aut w naszych grach free to play w Superbecie. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.